były dla siebie, że nauczyciele przygotowują swoje zajęcia, to w tym momencie możemy się posłużyć tak oprogramowaniu na Google N, jeżeli tak w dobie dzisiejszych czasach wszyscy posługują się, może nie wszyscy, a większość z nas, nawigacją GPS, jak chodzi o pozycjonowanie na płyt ziemski i tak dalej. W tym momencie proszę bardzo zwrócić uwagę, mamy tutaj pozycjonowanie współrzędne i przechodzimy na kuli ziemskiej. No, mamy możliwość pokazania, gdzie fizycznie odbyć taką trochę wirtualną podróż, pokazać, gdzie fizycznie, jak znajdują się te piramidy, jak one wyglądają. Proszę zwrócić uwagę, że przy pomocy tego narzędzia bardzo szybko możemy pozyskać kształt bezpośrednio, czyli z tego, czyli to, z czego jest zbudowana taka piramida, dlaczego akurat w taki sposób budowana na nie budyna konstrukcji właśnie kostrosłupa. Tutaj jak chodzi o tego typu treści, mamy możliwość przy pomocy oprogramowania do tej tablicy posłużenia się wycięcia fragmentów. I jeżeli szykujemy, prowadzimy na kolekcję, przechodzą się tutaj w tryb myszki, ponieważ tablica nasza interaktywna pracuje w trzech trybach, jest to tryb zwykłej tablicy, zwykłego pisania po niej, tryb tablicy w ramce, który właśnie ten, który w tej chwili nam prezentuje, czyli mamy możliwość korzystania z narzędzi zbudowanych po programowaniu dostarczone razem z tą tablicą, plus dodatkowo możemy się posługiwać narzędziami, które dają nam możliwość robienia wycinków. I jak najbardziej wróci do tego naszego fragmentu, który umożliwi nam wyróżnienie tylko i wyłącznie naszego tematu, który powinienem ukończyć. O, teraz skomuniłem się, więc mogę skorzystać. No tu koleżanka mnie trochę wyprzedza, ale ja chciałem pokazać m.in. narzędzie gumki, która jest dostępna. Każdy element, który jest zaznaczony, no tam staje się obiektem, podobnie jak w Wordzie, czyli możemy zaznaczyć sobie jedną literę, tak? Możemy sobie zaznaczyć, tak jak tutaj, dowolny wybór. I zniknie nam dokładnie to, czego nie potrzebujemy, to pokazała. Natomiast jest ono na to, do wykorzystania, jak jest to bardzo wygodne narzędzie w przypadku korzystania z przeglądarki. Czyli to, żebyśmy nie musieli wywoływać klawiatury ekranowej, to żebyśmy nie